Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Solczka. W dzisiejszym odcinku zobaczycie wszystkie rzeczy, które musicie wiedzieć, jeśli chcecie mieć zero pingu w Fortnite. Ostatnio nie prosiłem was mega dużo o lajki, aczkolwiek chcę sprawdzić sobie wasz zasięg, więc jeżeli uda wam się dobić 5000 łapek pod tym filmem, to od razu pojawi się nowy materiał na kanale. Myślę, że dacie radę na spokojnie, jeszcze koniecznie zostawcie subika na kanale oraz wpiszcie kodzik Spalczyk w sklepie Fortnite oraz zapraszam was na streamki, które się będą pokazywały, ponieważ są wakacje. I tym krótkim albo długim wstępikiem zapraszam was już do materiału. Pyk! A więc dobra widzowie, pierwszą poradą tradycyjnie będzie utworzenie punktu przywrócenia, abyście potem nie narzekali, że coś wam nie działa. Aby to zrobić, musimy wpisać utwórz punkt przywracania. Następnie klikamy sobie utwórz oraz wpisujemy tu sobie nazwę. Ja sobie dam tutaj 0 pingu. Klikacie sobie utwórz, teraz tworzy wam się punkt przywracania. Jeżeli on się wam po prostu stworzy, to sobie to zamykacie. I jeżeli coś wam się zepsuje, to macie już zrobiony punkt. To co mieliście po prostu wcześniej, zanim instalowaliście i robiliście cokolwiek, aby mieć mniej pingu. Wszystko się zrobiło, klikamy zamki, wyłączamy to. Pierwszy krok, przejdźmy do kolejnego już jak poprawnie właśnie zmniejszy się nasz ping w Fortnite. Pyk! A więc dobra, drugim krokiem, pierwszym poprawnym jak zmniejszyć nasz ping w Fortnite, będzie to wpisanie sobie stan sieci oraz jeśli posiadamy internet na kablu ethernetowym, co zalecam każdemu, jeśli chcecie mieć jak najmniej pingu, ponieważ jeśli macie połączenie internetu bezpośrednio z kabla z routera do waszego komputera czy też jakiejś konsoli, to wasz ping na pewno, ale to na pewno spadnie, więc ja to polecam każdemu nie grać na Wi-Fi, a właśnie grać na kablu ethernetowym. I jeżeli mamy już połączenie ethernetowe, to pierwszym krokiem będzie wejście sobie w właściwości oraz nastawić sobie profil sieci na prywatny. I dobra, jeżeli nastawiliśmy sobie już profil sieci na prywatny, możemy bez problemu wyjść po prostu sobie z tego i przejść do kolejnego sposobu. Pyk! Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, dlaczego taką decyzję podjąłem, na przykład na nastawienie sieci profilu na prywatnej, napiszcie w komentarzu, a ja na najbardziej lajkowane komentarze odpowiem wam po prostu, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Przejdźcie sobie dalej. Pyk! A więc dobra, trzecim sposobem na dziś będzie to sprawdzenie, czy mamy aktualne sterowniki naszej karty sieciowej. Aby to zrobić, musimy udać się do menedżera urządzeń. Następnie musimy rozstrzelić sobie zakładkę taką jak karty sieciowe oraz wejść sobie, przeważnie będzie to pierwsza karta sieciowa od góry. Aby bawić się w ustawienia karty sieciowej, potrzebujemy mieć dostęp do użytkownika administratora, czyli do wszystkich permisji, więc jeśli ich nie macie, to również musicie to pominąć. I następnie wchodzicie sobie w sterownik oraz klikacie sobie aktualizuj sterownik. Klikacie wyszukaj automatycznie sterowniki. Jak widzicie, ja już sprawdzałem przed nagrywką, mam aktualne sterowniki, więc po prostu sobie to zamykam. Jeżeli macie najnowszy sterownik, to sobie zainstalujcie. I to tyle. Kolejny, bardzo prosty sposób, przejdźmy sobie do kolejnego, czwartego już na dziś. Pyk! A więc dobra, czwarty krok na dziś, dotychczas go nie pokazywałem, będzie to udanie się w optymalizację dostarczenia usługi Windows Update. Dokładnie tak, wchodzimy sobie w tą oto zakładkę. Następnie tutaj sobie wyłączamy zezwalaj na pobieranie plików z innych komputerów. Jeżeli nie jesteście czegoś pewni, to sobie przeczytajcie, co wam to zmienia. Następnie udajemy się w opcje zaawansowane oraz w ustawieniach zmieniamy sobie na procent zmierzonej przepustowości. Tutaj musimy sobie oczywiście zaznaczyć te dwa okienka i w moim przypadku będzie to danie sobie na najniższych, ponieważ chcemy mieć jak najniższy ping. Możecie sobie przeczytać, co wam to daje i tutaj sobie nastawcie to na własną rękę, jak chcecie to nastawić. To samo będzie się tyczyło ustawień wysyłania, nastawię sobie na najmniejsze limity, aczkolwiek ten limit muszę mieć miesięczny większy, ponieważ na przykład uploaduję dla was filmy, więc sobie go nastawię, dajmy na to na 67 GB i w tym momencie sobie wychodzimy i to tyle. Jeżeli nie jesteście pewni tej zmiany oraz będzie wam wszystko działało wolniej, nie będziecie zadowoleni, to dajcie sobie przepustowość bezwzględną, wtedy wam się to odznaczy, to wszystko i to tyle, a tymczasem ja zostawiam sobie najlepsze ustawienia, aby zmniejszyć ping w Fortnite i przejdźmy sobie do kolejnego kroku. Pyk! A więc dobra, i kolejnym krokiem będzie taki program jak TCP Optimizer. Tak, tak, wiem, pokazywałem go już, aczkolwiek według mnie program ten w tym buście, czy tam zniżeniu w sumie naszego pingu, tworzy największą różnicę, więc ja wam go polecam. I tak, aby go pobrać, oczywiście musicie udać się do przeglądarki. Wpisujecie sobie TCP Optimizer, wchodzicie w speedguide.net, tutaj macie instalerka, pobieracie sobie go, potem wchodzicie sobie do tego programu. Oraz w tym programie powinniście mieć nastawione identyczne ustawienia, jak ja aktualnie posiadam. Pokażę wam je po prostu, aczkolwiek nie będę się zagłębiał, dlaczego są te dane takie, jak aktualnie widzicie na ekranie. Ja was aktualnie odsyłam do poprzedniego filmu, w którym tłumaczyłem właśnie, dlaczego nastawiam daną wartość oraz dlaczego na przykład nastawiam tutaj TCP, albo na przykład dlaczego tutaj wyłączam Windows Scaling. Wszystko jest wytłumaczone w tamtym materiale, więc ja was odsyłam. Teraz pewnie macie tą playlistę albo w sumie film właśnie z poradnika na posiadanie zero pingu, macie odnośnik w prawym górnym rogu i po prostu was zapraszam do tego i to w sumie tyle. I dobra, kolejny sposób tyczy się już, tak jak przed chwilą zaczynałem mówić o wykorzystaniu poprzednich boostów do FPS-ów, po prostu zróbcie sobie również poprzednie moje boosty do pingu.
Tam macie również wszystko wytłumaczone, tak jak w dzisiejszym odcinku, dlaczego coś powinniście mieć, a czegoś nie. Więc ja was po prostu odsyłam i macie tak naprawdę 3 albo 4 filmy, zależy ile uda mi się włożyć do tej playlisty, z właśnie wszystkich możliwości obniżenia pingu w Fortnite. Według mnie jest to najlepsza wiedza, którą mogłem wam przekazać oraz postarałem się tam umieścić najważniejsze rzeczy, które musicie wiedzieć. I to tyle co do właśnie rzeczy związanych z pingiem i moimi poradnikami, które są przypięte w prawym górnym rogu aktualnie. Przejdźcie sobie dalej, pyk! A więc dobra, kolejnym krokiem będzie udanie się do launcheru Epic Games, wejście sobie w ustawienia, zjechanie na sam dół i rozszerzyć musimy sobie tutaj zakładkę Fortnite, dodajemy sobie dodatkowy argument wiersza i na ogół rzeczy, które tu wpisujecie do boostu FPS-ów, tak abyście rozróżnili, nic wam nie dadzą, aczkolwiek ta komenda, którą aktualnie sobie ja przekleiłem, zresztą na nią teraz macie zooma, pozwala wam na obniżenie pingu w Fortnite, w sumie jako jedyna komenda, która według mnie działa w Fortnite w wierszu poleceń. I po prostu sobie tutaj zamykacie to, nawet nie musicie, wychodzicie sobie i wchodzicie do Fortnite'a. Aczkolwiek zanim to, jeśli chcecie mieć jak najlepszy ping, to ja polecam wam zweryfikować sobie pliki gry, zanim po prostu wejdziecie sobie jeszcze do Fortnite'a, tak jak to ja zrobiłem aktualnie. Dzięki tej weryfikacji jakieś rzeczy, które na przykład kolidowały wam wcześniej, przez co mieliście minimalnie większy ping, pójdą w niepamięć i po prostu będziecie mieli jak najniższy ping możecie mieć aktualnie, więc IMO jest to stonks totalny wykonać ten krok, a jak sam widzicie, taka weryfikacja naprawdę nie trwa długo. I dobra widzowie, ja już znajduję się w gierce i kolejnym krokiem będzie to wejście sobie w ustawienia oraz nastawienie sobie w drugiej zakładce regionu nieautomatycznego, a na Europę nastawcie sobie automatyczny region, nie. To się nie łączy. Tak samo jak gracie duo czy trio, nastawcie sobie z ziomkami razem na Europę, ponieważ jest taka plotka, że po prostu wtedy macie mniej pingu, jeżeli wszyscy nastawicie sobie ten sam region w Fortnite. Dodatkowo takim fajnym tipem, który wam mogę polecić, jest to, że jeśli macie kod twórcy i wpiszecie sobie jakiś kod customowy na Creative'a i stworzycie właśnie wy sobie grę, to będziecie mieli mniejszy input lag w gierce oraz będziecie mieli mniej pingu. Zresztą zobaczcie sobie sami, ja przejdę do gierki i zobaczycie ile będę miał pingu, a jeszcze po tym pokażę wam ostatni sposób na dziś. A więc dobra, jak sami widzicie, ja mam tego pingu około 10, 12, 13, tak się on trochę buja, aczkolwiek ten ping nie jest większy jak 15, on jest cały czas mniejszy jak sami widzicie, więc według mnie boost ten jest naprawdę spoko i jeszcze pokażę wam ostatnią rzecz, którą musicie wiedzieć co do właśnie obniżenia waszego pingu w gierce, abyście byli totalnymi godami na zero pingu, więc przejdźmy sobie do ostatniego sposobu na dziś, pyk. A więc dobra, i ostatnim krokiem będzie to wejście do gry nie poprzez wybieranie trybu Battle Royale albo najpierw odebranie nagrody w Save the World, a poprzez Create. Wydaje się to mega głupie, aczkolwiek tak jak wcześniej wam powiedziałem o tym, abyście sobie nastawili region na Europę, a nie automatyczny, zmniejszy nam to po prostu lagi w gierce i będziemy mieli mniej pingu. Teraz nawet nie musimy wchodzić sobie na Creative, a po prostu wybieramy sobie tryb gry na przykład na arenę czy coś i sobie po prostu gramy. I jest picobello. I dobra widzowie, ja wam wszystkim dziękuję serdecznie za odcinek. Mam nadzieję, że spodobał wam się on. Dostajecie go, tak jak wcześniej mówiłem, lajkaczem oraz subikiem na kanale. Na 5000 łapek pojawi się kolejny materiał. I co? Trzymajcie się, do następnych. Na razie, dzięki, że wytrwaliście. Nara, pyk!